Cześć, witam wszystkich. Wracam po przerwie do wywiadów. Dawno nie było, bodajże już z kilka miesięcy było przerwy, ale dzisiaj mam przyjemność gościć Artura Lisowskiego. Cześć, Artur. Cześć wszystkim, cześć Wojtek. Z Arturem już się umawiałem w 2021 roku, tak jakoś nie mogliśmy się złapać, no ale teraz już jesteśmy na wizji, także pogadamy sobie, bo myślę, że jesteś ciekawą osobą tutaj w środowisku trójbojowym, ciekawym też przykładem, że można z sylwetki przejść na siłę, niekoniecznie trzeba ważyć też 140-150 kg lub więcej, żeby być silnym, no ale o tym to zaraz tutaj wszystko sam opowiesz. Więc tak pokrótce, jak to się u ciebie zaczęło? No może tak, o, czy od początku były to sporty siłowe? Znaczy od początku, no to sam początek, ja ogólnie trenowałem piłkę ręczną. Ile masz lat? Jeszcze przeproszę cię, ile masz lat? Za dwa dni, czyli 28 kończę 28 lat. No, czyli rocznik 9-4, to jak ja. Dokładnie, także ogólnie tak zaczynając, no to najpierw miałem jakąś tam przygodę z siłownią, ze kumplem, gdzieś tam pochodziliśmy, w ogóle bez pojęcia chodziliśmy. Później zacząłem trenować piłkę ręczną. No i tą piłkę ręczną tam grałem bodajże 5 lat. Tak, po dwóch latach zmieniłem drużynę, przyszedłem do szkoły sportowej, no i tam już tak trochę mi się zadechciewało tą piłkę ręczną grać. No i zdarzyła się kontuzja kolana, miałem artroskopię tego kolana. A jeszcze ci przerwę, no jako... a przerwę ci ta ręczna, to tak była bardziej profesjonalnie, czy tak? Która to była liga? Wiesz co, no, nie wiem, ja miałem wtedy 13 lat, jak zaczynałem, nie? Więc to tak było, wiesz, po prostu, no, chciałem sobie znaleźć po prostu jakieś zajęcie poza szkołą, bo no po prostu zawsze mnie jakoś ciągnęło do jakiegokolwiek sportu, a akurat się uparłem na tą piłkę ręczną i miałem tylko problem taki, że u mnie w mieście nie było gdzie trenować tą piłkę ręczną. Miałem do wyboru Poddębica albo Pabianica, bo ja sam jestem ze Zduńskiej Woli. No i okazało się, że po prostu mam lepszy dojazd do Pabianic, no i tam grałem przez półtora roku, dwa lata, coś takiego, nie? Później przeniosłem się do Łodzi, do liceum sportowego, no bo w tych Pabianicach, no dosyć dobrze mi szło, tylko no nie miałem do końca drużyny takiej na moim poziomie, nie? No i chciałem po prostu pograć z kimś na moim poziomie, żeby po prostu tam postartować na Mistrzostwach Polski i tak dalej. No i problem był taki, że nie mogłem się w ogóle zaklimatyzować do drużyny. Jak już się powoli zacząłem aklimatyzować do drużyny, no to wydarzyła się ta kontuzja po jakimś roku, półtora trenowania, może dwóch, nie? No i miałem problem z kolanem. Miałem wykonaną artroskopię, ogólnie z tym to był też hit, bo lekarz w Zduńskiej mi powiedział, że kolano jest tylko skręcone. No i spoko, mogłem już chodzić, tylko był problem, że to kolano się nie chciało do końca prostować, nie? No i trenerzy z Łodzi mi załatwili jakiegoś lepszego, takiego naprawdę dobrego ortopedę w Łodzi. No i co, pooglądał to kolano, powiedział, że trzeba operować i tyle. No, okazało się, że operacja była możliwa dwa dni później, tyle, że to był grudzień. No i na Sylwestra akurat wyszedłem z domu, no i miałem Sylwestra siedząc w domu z wyprostowaną nogą po operacji. Nawet chciałem po prostu jak najszybciej to ogarnąć. No i po tej operacji po prostu dostałem zalecenie od lekarza, że mam przychodzić na siłownię i prostować nogę na maszynie, żeby po prostu tam się woda nie zbierała, żeby tą czwórkę wzmocnić, żeby to wszystko po prostu powoli sobie rehabilitować. No i tak już stwierdziłem, że jak już przychodzę na siłownię, prostować sobie tą nogę na maszynie, no to już sobie zrobię tą górę, no bo coś tam kiedyś się trenowało wcześniej, więc warto by było wrócić. No i tak w sumie się zaczęła przygoda tak naprawdę, taka już bez przerwy na siłowni. No i wiadomo, jak to każdy zaczynał w tych czasach, no to chciał mieć fajną sylwetkę, nie? Więc wszystko zaczęło się od trenowania takiego typowo pod sylwetkę, nie? Czyli no to można powiedzieć, że trochę z przymusu poszedłeś, tak? No bo poszedłeś z kontuzją na rehab. No, można tak powiedzieć, ale wiesz, jakby to był typowy przymus, to ja bym tam chodził i tylko prostował tą nogę i wiesz, 10-15 minut bym szedł do domu, a tak to wiesz, zostawałem sobie, robiłem też górę, no i po prostu miałem z tego przyjemność, nie? Już postanowiłem, że tą ręczną totalnie odpuszczę i po prostu skupiłem się na takim trenowaniu typowo sylwetkowym, już ta noga doszła do siebie, to po prostu skończyłem liceum, no bo tam jeszcze musiałem te pół roku dograć, bo to po prostu było jako zaliczenie WF-u i tak dalej. I po prostu no, wtedy się wziąłem za takie treningi typowo sylwetkowe. Tutaj są jakieś twoje pierwsze zdjęcia. No to ty chyba zawsze byłeś taki szczupły, tak?
Tak. No ja zawsze taki byłem bardzo szczupły, także ja cały czas mam problem ogólnie z przybieraniem masy, dlatego też raczej kategoria 140 mi się nie widzi i chcę zostać w tej 125, bo to jest tak naprawdę dla mnie największe wyzwanie, jedzenie po prostu, nie? No i widać, że tutaj sylwetka była na pierwszym miejscu, tutaj jakaś pierwsza stuwa, który to był rok, Tak, dokładnie. a tu nie, 2015, 12 grudnia Dokładnie. 2015, no czyli już no, grudzień 2015, to już 16 można powiedzieć, Tak, bo pierwsza te zdjęcia to stuwa. już są, jak już tam parę lat trenowałem, to jest mniej więcej, jak sobie tak przypominam, to gdzieś tak 2012-2011 to było, jak tak zacząłem naprawdę cały czas regularnie chodzić, nie? Tu już po prostu na tych zdjęciach, co pokazujesz teraz, to już po prostu tam jakiś tam staż był, nie? Tutaj na zdjęciu zakres stawy skokowym, kolano za palce grubo. No, z tym akurat nigdy nie miałem problemu. No, a chociaż byłem pospinany, tak naprawdę. Trójbój mnie tak naprawdę trochę porozluźniał paradoksalnie, bo byłem pospinany, nie? I tutaj widać, że no, trenowałeś sobie i widzę, że tu jest jakiś bronzer. Były zawody Tak, kulturystyczne, tak? tak, tak, tak. No tak, Sopot. wpadłem na taki pomysł, żeby sobie po prostu for fun wystartować na Sopocie, no bo wiadomo, wtedy jedynym źródłem informacji, no to było parę kanałów na YouTubie, gdzie wszyscy byli zafascynowani tym Sopotem. No i stwierdziłem sobie, że czemu nie, Sam dla się siebie, typowo szykowałeś? dla zabawy. Tak, szykowałem się w 100% sam, nie brałem wtedy żadnego dopingu, nie miałem No żadnego to ładnie, trenera, pozowanie, naprawdę. wszystko totalnie sam ogarniałem, po prostu chciałem to po prostu w 100% zrobić sam i zobaczyć po prostu, na ile moja wiedza i doświadczenie z własnym ciałem pozwoli mi jaką formę zrobić, nie? No forma była naprawdę, jak na pierwszy start i to nikt ci nie pomagał, no to bardzo przyzwoita. To była kategoria w spodenkach, tak? Tak, Męska tak, tak. sylwetka. Pierwszy start to była męska sylwetka, dokładnie. No. I to z większym sukcesem, mniejszym, czy po prostu tak się sprawdziłeś? Wiesz co, dostałem się bodajże do półfinału. Ja totalnie nie miałem pojęcia, jak pozować. Nikt mnie tego nie uczył. Coś tam pościemniałem po prostu. No No i widać, że jakoś nie każdy mogłem się. tutaj źle pozował. Dokładnie, dokładnie. Więc takie typowo amatorskie zawody, więc jak. Samo takie robienie formy, nawet trzymanie diety było dla mnie naprawdę przyjemnym procesem. Tak, sama ta końcówka, ten wiadomo, peak week, kombinowanie z tą wodą i tak dalej, golenie się, smarowanie bronzerem, no to już było dla mnie takie bardzo nużące i męczące. I tak przez to głównie się tak zraziłem do kulturystyki. No i głównie jeszcze to, że po prostu no, w kulturystyce są sędziowie i po prostu to jest ich subiektywna ocena, a nie tak jak w trójboju, że albo podniesiesz kogoś więcej, albo mnie i dlatego wygrywa, że tutaj po prostu musisz się komuś przypodobać, musisz pozować na tej scenie. No ja jestem ogólnie człowiekiem drewnianym i do tańczenia i do takich rzeczy, więc totalnie się w tym nie odnajdywałem. Nie? No ale widziałem, że rok później, w 2018 jeszcze spróbowałeś ponownie, chyba to jest klasyk, tak? Tak, bo to był taka historia była, że ja po tych spodenkach miałem małą zajawkę na trójbój, ale zrobiłem sobie taką masę, no teraz to się nazywa powerbuilding, no wtedy No, jeszcze no. się to tak nie nazywało, nie? I sobie robiłem po prostu, gdzieś tam znalazłem bodajże Juggernauta plan i robiłem sobie typowo gotowca plan, akcesoria tam w miarę pod siebie dobrałem, no i stwierdziłem, że wystartuję sobie w debiutach, nie? W debiutach trójbojowych. No i okazało się na tych debiutach, że po prostu pojechałem z nastawieniem robienia tam maksów, a nie zaliczania podejść. No i skończyło się jednym zaliczonym podejściem w przysiadzie, trzy szybkie w ławce. Nie wiedziałem w ogóle, że mogę robić ciągi i po tych ciągach, po tych zawodach zraziłem się do trójboju i stwierdziłem, że spróbuję jeszcze raz w kulturystyce, ale już w tej kategorii, w kulturystyce po prostu, nie w spodenkach, tylko w kulturystyce. To No były i jeśli debiuty chodzi o taki też. początek, dokładnie, to są właśnie debiuty, o których mówię, jedyne zdjęcie, jakie mam nagrań, nawet nie mam, nawet nie chciałbym oglądać. No i tak No i naprawdę tutaj nawet okazało się, widziałem, że w poście było napisane, okej, okay, kulturystyce mówimy papa i poradzę się za to, co daje mi największą satysfakcję, za dźwiganie. dokładnie, No. No i tu się dokładnie. zaczęło, tak? Tak, to było I ostatnie zdjęcie. przypomnij wyniki, jakie, chyba tutaj wpisałeś te wyniki, jakie miałeś, gdy zacząłeś. No już tak definitywnie przechodzi, tak? To jest total 600?
Wiesz co? Mniej więcej, no ale widzisz, te przesiady strasznie płytkawe. Ja tu No, byłem no. pod koniec redukcji tak naprawdę, bo to był maj, a ja tak naprawdę w lipcu startowałem. Była otwarta siłownia Zatoka Sportu, pojechałem sobie po prostu się sprawdzić, bo wtedy złapałem na nowo zajawkę na trójbój, bo brałem udział w szkoleniu instruktora trójboju. Z Barbell Brothers, pierwsza edycja, gdzie jeszcze Michał tam był w składzie, był pełny skład i po prostu tam, mimo że byłem, przygotowałem się do zawodów, no to zakochałem się, zwłaszcza w siadach, w taśmach. Ja po tym szkoleniu zamówiłem sobie taśmy i robiłem ostatni miesiąc przygotowań do zawodów kulturystycznych siadając w taśmach, bo tak się zakochałem w przysiadach w Ja taśmach. też. No i wtedy po prostu po tych zawodach no, stwierdziłem, że naprawdę to nie jest dla mnie, że po prostu no, formę zrobiłem fajną, ale też troszeczkę zwaliłem od samą końcówkę. Dzień wcześniej przed zawodami miałem lepszą formę niż w trakcie zawodów, no i to pozwanie mnie dobiło, no i wtedy poznałem Michała i po prostu stwierdziłem, że to jest czas, żeby do niego napisać, żeby zająć się po prostu czymś, co mam miałem wrażenie wtedy, że sprawia mi większą radość, no i to się potwierdziło, nie? Dużo bardziej się teraz, dużo lepiej się teraz czuję, zbliżając niż... Przypomnij mi, czy przy tych zawodach tutaj na tym XPC stosowałeś już jakiś doping, czy jeszcze nie? Nie, to wtedy Cały tak czas jest... naprawdę... Dokładnie. Wtedy tak naprawdę to poszedłem do Michała na konsultację, to był jakoś sierpień, początek. Możesz zobaczyć datę tego zdjęcia, co w czerwonym tanktopie robię. Robię te boksy, bo to jest pierwszy w ogóle plan od Michała. Sierpień 2018. Dokładnie. To już byłem po konsultacji u Michała i to jest A czemu, po Michał? Już pierwszy... Tak akurat, bo z tego szkolenia? Powiem ci... Z tego szkolenia, no i po prostu by w Łodzi miałem najbliżej, nie? A to jest, wiesz, taka dyscyplina, że no, jednak chciałem mieć tego trenera w miarę blisko, ja do Łodzi mam godzinę drogi i po prostu padło na Michała i tak naprawdę przypadkiem a trafiłem po prostu na najlepszego trenera, na jakiego mogłem trafić, nie? I no. Wracając do tego Łukowa właśnie, no to wtedy Michał tak naprawdę już na pierwszych konsultacjach ja zrobiłem wtedy 200 w przysiadzie, coś koło 150 tak z pauzą wycisnąłem. I coś koło ćwiartki wciągnąłem. No Michał stwierdził, że jedziemy na zawody i czy nie chce wystartować, no to oczywiście podjarany. Powiedziałem, że pewnie możemy wystartować. W sumie fajnie, bo pierwszy start 9 na 9 podejść zaliczyłem, także... Tak, 240, 160, 270, no. I to było w kategorii do 100 kg. Tak, to była kategoria do 100 kg, dokładnie. To była kategoria do 100 kg. No to dobra, no to teraz już sobie trochę przeskoczymy. Przypomnij twoje aktualne wyniki, bo teraz przedstawiliśmy, jakie miałeś, jak zaczynałeś, a teraz aktualne życiowo. No to 375 mam w przysiadzie, 220 mam zaliczone na zawodach w ławce, 225 wycisnąłem treningowo i 342,5 mam w martwym ciągu. Czyli total oficjalny daje nam... 935, bo ja poprawiłem ten ciąg o 2,5 kg na zawodach, w którym mniej zrobiłem w ławce i mniej zrobiłem w przysiadzie, bo to było XPC już. Tak, te zawody tak traktowałem już tak jako totalnie przed zejściem ze środków. Michał mnie poprosił, bo była kasa za drużynówkę. Ja mówię, dobra, mogę pociągnąć jeszcze ten miesiąc mostka i po prostu wystartować, żeby tam jak najwięcej punktów dorzucić. Nie? A te zawody po prostu traktowałem typowo for fun, zrobiłem to dla dobra drużyny tak naprawdę. Bo ja już po WPC byłem totalnie spełniony i tak nawet troszkę byłem wypalony po tym WPC, bo takie no, te przygotowania dały mi troszeczkę w kości. Ale no, stwierdziłem, że ja nie ukrywam, to występuje. No, ja nie ukrywam, że w 2018 roku, bo ja też wtedy startowałem, no to jakoś no, nikt na ciebie uwagi nie zwraca, bo te wyniki robiłeś takie no, przeciętne, tak? Progres tutaj na przestrzeni tych 4 lat no, to jest ogromny. Jakbyś miał tak, nie wiem, szczerze powiedzieć, co było takim przełomem, to w co byś celował, jeżeli miałbyś dać komuś taką radę? Na pewno przełomowym Czy po prostu ćwiczyłeś i dokładałeś ciężar i samo szło? Można tak powiedzieć, po prostu bardzo pedantycznie słuchałem się tego, co Michał mi dawał w planie, nie dyskutowałem, robiłem to, co mi każe, jak gdzieś tam było coś za ciężko, za lekko, no to wtedy sobie rozmawialiśmy, ale po prostu dostawałem plan, bo po to chciałem mieć trenera, żeby po prostu nie przejmować się tym, co mam robić, tylko po prostu dostać plan, robić, nie myśleć o tym, co mam robić, po co jest, dlaczego, tylko po prostu to robić. No i mam też pracę taką, co po prostu pozwala mi dobrze się regenerować. Po prostu pracuję jako trener na siłowni, nie jest taka żadna praca fizyczna, więc pozwala mi się regenerować. Dużo śpię bardzo. No i takie, wiesz, małe czynniki się na to złożyły. Nie ma jakiegoś takiego jednego przełomu, przy jednej przełomowej rzeczy tak naprawdę, nie?
No jeszcze, no, tak jak mówię, zeszły rok był taki najbardziej, taki największy skok progresu zrobiłem, no i wtedy tak już się i głowę ustawiłem i wszystko, całe swoje życie, że po prostu ten rok chcę poświęcić w 100% trójbojowi. Miałem osobną osobę od suplementacji, miałem osobną osobę od diety, z fizjoterapeutą też się konsultowałem w razie jak coś tam mnie pobolewało. No i Michał też mi plan dogrywał, więc wszystko tak naprawdę miałem podporządkowane pod start w trójboju. Całe szczęście, po prostu mój tryb życia, moje życie mi na to pozwalało, że mogłem poświęcić się temu w 100%. No i teraz jeszcze można powiedzieć na świeżo, bo 2 tygodnie temu startowałeś na WPC w solo ciągu, tak? I wygrałeś. Zrobiłeś Tak, dokładnie. 335 kilogramów. Dokładnie. I to było trzecie miejsce Open, tak? Tak, dokładnie. I tak sprawdzałem wyniki, tak naprawdę tylko Szymon Witowicz więcej ode mnie podniósł. Chłopaki Szymon tam się po nie prostu liczy. z niższych kategorii punktami wygrali, ale to taki start typowo treningowy, żeby sprawdzić po prostu, bo byłem wtedy po 6 tygodniach przygotowywania się do sezonu jesiennego. Znamy już z Michałem, ogólnie trenuję zazwyczaj lekko, ale dosyć często robimy maksy, no i wiedziałem, że Michał prędzej czy później będzie chciał te maksy zrobić, żeby zobaczyć, na czym stoimy, no i zrzuciłem mu po prostu pomysł, czy mógłbym wystartować na tych zawodach, żeby po prostu się sprawdzić, a resztę maksów zrobimy sobie treningowo na siłowni. No i się udało, nie? No, bo tutaj jeszcze startowałeś też, to był na mostku, z tego co wiem, czy na To było na totalnym, totalnym odbloku. totalnym office w Totalnym kwietniu, no odbloku, to już można powiedzieć dokładnie. 28, można powiedzieć, że maj, no to ile? Raptem maj, czerwiec, lipiec, 3 miesiące nieco, no i tutaj zaliczyłeś na twardej sztandze, ile było tutaj zaliczone? 300. 300. 300. Duża różnica między Teksasem dla ciebie? Oj, dla mnie dużo. Powiem ci, że nie mam już za bardzo ochoty startować w martwych ciągach na twardej sztandze i nie wiem, czy to kwestia tego, że po prostu byłem wtedy off, teraz jestem on, ale bolały mnie plecy po prostu przy martwym ciągu klasycznym, robiąc na twardej sztandze. Nie mogłem jakoś złapać tej idealnej pozycji. No i stąd pomysł na sumo, po prostu przy sumie mnie bolały plecy. Nie zajeżdżałem tak tych pleców. No i po prostu chciałem wystartować gdzieś na wiosnę, bo mam zawsze taki rytuał, że jak startuję w sezonie, to gdzieś jeszcze na wiosnę chcę chociaż jedne zawody tak po prostu przejściowo sobie wystartować. No i padło na tego double lifta, bo był w Łodzi, nie trzeba było nigdzie daleko jechać, nie? No ale nie, no wynik i tak bardzo ładny, jak na taki okres, jaki był, nie? Mogło być lepiej, ale no nie narzekam, Ja nie? wiem, byłem na Wiadomo, żywo, no zawsze widziałem. mogłoby być lepiej, nie? No zawsze może Dokładnie. być, to prawda. Powiedz mi, jak wygląda u ciebie trening, częstotliwość, czym się to różni w trakcie przygotowań, a poza sezonem, nie wiem, jakąś masz specjalną metodykę, jakieś ćwiczenia wymyślne, czy jak to u ciebie wygląda? Wiesz co, czy ja wiem, czy jakieś ćwiczenia wymyślę, to wszystko zależy, co mi Michał rozpisze, ale tak naprawdę nie daje mi jakichś dziwnych z kosmosu ćwiczeń. I tak naprawdę, czy jestem w sezonie, czy jestem poza sezonem, trenuję w 90% planu 4 razy w tygodniu i to jest podział góra-dół, góra-dół. I tak mi się po prostu najlepiej trenuje, tak najbardziej mogę to po prostu dostosować do swojej pracy, do swojego trybu życia. I na tym po prostu widzę, że robię największy progres, nie? Ale jeżeli chodzi na przykład o progresję, bo mnie to ciekawi, czy nie wiem, prowadzisz jakieś takie tabelki, że gdzie tam skrupulatnie wszystko obliczasz, ty po prostu co trening, ciężar w górę, tam Michał ci napisze, dodaj sobie 2,5 czy tam 5 kg i tak to wygląda. Tak, to jest właśnie w większości, że Michał mi rozpisuje tą progresję, albo mi napisze konkretne ciężary, albo po prostu tak jak mówisz, dodaj 2,5 i tyle, nie? Ale ja po prostu, ja bardzo pedantycznie podchodzę do treningów, do diety, do suplementacji, mam wszystko porozpisywane, jak w Aha. aucie czy w pokoju mam w domu bałagan, tak jeśli chodzi o treningi, to mam wszystko pedantycznie porozpisywane, wszystko tabelki, ja muszę mieć po prostu w tym porządek, żeby się w tym ładnie poodnajdywać, żeby po prostu wszystkiego tego pedantycznie bardzo pilnować, nie? Więc nawet jak mi Michał tam nie rozpisze, to ja sobie i tak dopisuję kolumny osobne i po prostu wpisuję sobie ten ciężar, żeby to było wszystko ładnie, przejrzyście rozpisane, nie? No i później widać, że to się przekłada. Jesteś kolejnym przykładem, no, który osiąga potem sukces. Mi się tutaj teraz do głowy mi przyszedł Łukasz Klugiewicz, który podobnie podchodzi do wszystkiego. Zresztą jesteście teraz w jednym teamie, tak?
Potwory Tak, Tybory. dokładnie, No, dokładnie. no to on też tak Łukasz, swoją skrupulatnie. drogą, którego gorąco pozdrawiam, zmotywował mnie, żeby tego sezonu nie odpuszczać całkowicie, bo pierwotny plan był, żeby ten sezon sobie odpuścić, odpocząć, typowo nie wchodzić na żadne środki. Ale jak słyszałem, że Łukasz przyszedł do nas do drużyny, to mnie zmotywował, żeby chociaż tak, no z Michała pomocą tylko się przygotować do tego sezonu. Nie wziąłem nikogo odnośnie suplementacji, nie wziąłem nikogo odnośnie diety. Po prostu chciałem to zrobić sam tylko z pomocą Michała, a w przyszłym roku po prostu jak będę chciał już iść po tą tonę, no to wtedy wracam po prostu do specjalistów w każdej dziedzinie i znowu będę chciał się temu tak w 100% poświęcić, nie? Także ten sezon tak traktuję for fun, żeby chociaż delikatnie swoje wyniki poprawić, no i po prostu, żeby razem z Łukaszem troszeczkę powalczyć na pomoście, bo z kolegą z drużyny jednak dużo fajniej się rywalizuje, tak jak ja miałem rywalizację z Bernardem na przykład, czy z Jaguarem na WPC, XPC i dużo przyjemniej się po prostu z takimi rywalizuje, no? Powiedz mi, na co dzień trenujesz u siebie, ale u siebie, tak? Tak, dokładnie. W Zduńskiej Woli na co dzień trenuję, ale jak jestem na przykład, nie mam tam monoliftu, nie mam tam squat bara, mamy takie no, podstawowe rzeczy. Nie można powiedzieć, że brakuje nam sprzętu, bo troszeczkę sobie na własną rękę podkupowaliśmy, ale wiadomo, jak jestem przed zawodami, to raz w tygodniu do Michała, do Łodzi jadę po prostu na te przysiady, bo wszystko inne mogę zrobić. Mamy deadlift bara, mamy troszkę żeliwa, więc wszystko mogę sobie zrobić inne u siebie na siłowni, ale jednak na te przysiady, jak potrzebuję, żeby mnie związał Michał, żeby zrobić to z monoliftu, no to sobie raz w tygodniu przyjeżdżam przed zawodami, zresztą jest miesiąc, dwa przed zawodami, raz w tygodniu w Łodzi jestem, nie? Czyli można nawet na takiej siłowni sieciowej przygotować się pod zawodach gdzieś tam w końcówce, bardziej się skupić już na tym sprzęcie i gdzieś tam podjechać kawałek. Dokładnie. No mam ten plus po prostu, że moi podopieczni troszeczkę sprzętu pokupowali. Jeden podopieczny kupił deadlift bara, złożyliśmy się na 50 HESA, bo mamy takie talerze, że nie mają wymiaru wysokości, to jeszcze mają przerwy między nimi, że tam trzeba było gumami to łączyć, żeby to w ogóle się trzymało, żeby założyć ciężar. No i tak sobie po prostu pomalutku dokupowaliśmy i naprawdę mamy już super warunki do trenowania. I jak wygląda u ciebie dieta? Bo mówisz, że ciężko masz przytyć. Jak u ciebie wygląda odżywianie, kaloryka i tak dalej? Wiesz co, ja jestem, właśnie tu kolejny wychodzi mój pedantyzm, że ja potrzebuję mieć rozpiskę dietetyczną, żeby po pierwsze nie musieć się przejmować, co iść do sklepu, przejmować się, co ja mam kupić, co ja mam zjeść, więc korzystam ze starych rozpisek w tej chwili dietetycznych, żeby po prostu, no tak jak mówię, nie mieć problemu z tym i mieć pewność, że nie jem za mało, bo ja raczej mam problem z niejedzeniem niż z przejedzeniem. No i też po prostu mam fajne te rozpiski, pomysłowe posiłki, które są smaczne, które wiem, że nie są po prostu przetworzone, nie ma dużo po prostu fast foodów w nich, a dostarczą po prostu tego, co potrzebuję, nie? Rok temu, jak się przygotowywałem, no to cały czas byłem pod opieką dietetyka, bo chciałem po prostu mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. Michał się zajmował treningami, tak jak mówiłem, u Dominika Michał byłem na suplementacji i po prostu dietetyka nie na żarty byłem, jeśli chodzi o dietę, nie? I kaloryka jak się wahała? Blisko jakiej liczby? Oj, kaloryka pod koniec już sięgała około 5000 kalorii i już miałem z tym straszny problem, żeby to przejeść. Z czystego jedzenia, to znaczy z takiego czystego, no to jest dużo. No tak 80 do 20 myślę szczerze można powiedzieć, no i ratował mnie zawsze, miałem szejka na 1000 kalorii, nie? Więc ten szejk mnie zawsze ratował, ale i tak pod koniec przygotowań do WPC to noc w noc siedziałem nad ostatnim posiłkiem i męczyłem go 12, pierwszej w nocy, nie? Czasami się udawało dojeść, czasami po prostu już poddawałem się, szedłem spać albo po prostu zastępowałem to jakimiś fast foodami, żeby tylko te kalorie się zgadzały, nie? A na wagę ile wnosiłeś w kategorii tej 125? Podkorek miałeś, czy? Nie. Na WPC ważyłem 117 z hakiem i na XPC 114. A nie myślałeś o 110, czy jednak za nisko? Nie, wiesz co, jednak za nisko jak dla mnie. W tej 125 czuję się optymalnie. Bo ty masz wzrostu? Ja mam 1,83. No, to jesteś dość wysoki. No. Także myślę, że optymalnie. Ale też bywały czasy, że startowałem, no, bo ja i od setki do 125 tak naprawdę wszystkie kategorie. No i w tej 125 czuję się najlepiej. Nie muszę się spinać z robieniem wagi i tak dalej. Po prostu mogę jeść tyle, ile po prostu daję radę. I tak to wygląda, nie? Czego żałujesz z perspektywy czasu, jakbyś miał tak powiedzieć? Oczywiście mi chodzi tutaj o sportowo, tak? Wiesz co? Chyba tego, że trochę późno ten trójbój zacząłem. Mogłem trochę wcześniej zacząć ten trójbój pod okiem trenera. A tak to trochę może żałuję, że z tą ręczną nie poszło, bo też mi w miarę fajnie szło.
I może najbardziej żałuję, że teraz nawet nie mam takiej możliwości tutaj u siebie w mieście zabrać ekipę, żeby sobie po prostu nawet raz na, nie wiem, pół roku chociażby poganiać sobie za tą piłką, bo jednak no, sprawiało mi to dużo przyjemności, nie ukrywam, nie? Więc też jestem ciekaw, jakby się potoczyła moja kariera, gdyby nie właśnie to kolano i gdybym dalej po prostu brnął w tą piłkę ręczną. A tak to, no, to tylko po prostu żałuję tego, że nie poszedłem szybciej do Michała, że startowałem. No, może nie tyle, że żałuję, że startowałem w tej kulturystyce, bo tak do końca nie jest, bo też było cenne doświadczenie, fajna baza pod Tak. trójbój, ale może jakbym wcześniej ten trójbój zaczął, no to bym już był po prostu na wyższym poziomie jeszcze, nie? Jeżeli chodzi o kontuzję, oprócz tego kolana, to czujesz się taki już trochę przy tych ciężarach, bo te ciężary są ogromne, gdzieś tam wyeksploatowane, czy jak to Wiesz co, wygląda? nie aż tak, bo to takie jakieś drobne urazy, nie wiem, przypięta torebka stawowa w biodrze, tutaj nadwyrężone troszeczkę przedramiona od trzymania po prostu tego 300 plus na barkach w przysiadzie. Tutaj delikatnie stożek rotatorów, takie ogólnie pierdoły. Teraz tylko się zmagam, bo mam delikatny ucisk na nerw gdzieś w nodze i po prostu już od 2 miesięcy się troszeczkę z tym bujam, ale nie przeszkadza mi to totalnie w trenowaniu, troszeczkę w życiu codziennym mi to przeszkadza, także nie przejmuję się, bo wiem, że robię ćwiczenia na to, dostałem parę ćwiczeń na właśnie takich rehabilitacyjnych, powolutku to idzie do przodu, więc myślę, że prędzej czy później to minie, a najważniejsze po prostu nie przeszkadza mi to w treningach, więc też nie mam jakiejś takiej mega spiny z tym, nie? Także no, takie poważniejsze kontuzje mnie od kółka omijały, nie? Jakieś wiadomo nadwyrężenia pleców i tak dalej, no, to jest klasyka w trójboju, także na pewno nie miałem żadnej kontuzji, która by mnie wykluczyła na dłuższy okres od trenowania, nie? A z fizjo korzystasz cały czas, cały rok, czy tylko gdzieś tam w okresie przygotowań? Wiesz co, korzystam tak naprawdę z fizjo, jak mnie coś boli. Więc jak mnie coś boli, umawiam się, pokazuje mi ćwiczenia, mam takiego super fizjo w Łodzi, po prostu też wszystkich zawodników odsyłam i też moich klientów do niego, bo mi pomógł po prostu ze wszystkimi tymi rzeczami, które wymieniałem. Daje mi zawsze ćwiczenia, daje mi zawsze po prostu jakieś zabiegi, no i te ćwiczenia zdecydowanie robią największą robotę, jak się je sumiennie wykonuje, zawsze mi pomagały, więc tak naprawdę tylko korzystam, jak mam jakiś problem, idę i w większości przypadków po paru tam tygodniach ten problem ustępuje całkowicie. Czyli jak z autem, jak się kontrolka zaświeci, to jedziesz do mechanika dopiero. Dokładnie, no. No nic, chyba o wszystko zapytałem, o co miałem zapytać. Czyli na jesień szykuje się walka między teamami Podsztanga a Potwory Tybory. Kto wygra? No wiadomo, kto wygra. Nie muszę Nie tutaj no. mówić, kto. Fajna rywalizacja będzie. Zawsze jak się tam gdzieś to z boku trochę nakręca, to no lepiej się to ogląda. Lepiej się to Dokładnie, ogląda, dokładnie. więc będziemy na pewno tutaj bacznie obserwować, bo teraz jest taki okres, gdzie no, nie ma tych startów, raczej każdy tam gdzieś odpoczywa. A jeszcze takie pytanie, ile uważasz, czy, bo zostajesz w tej kategorii, tak? To jest 125. Tak, Ile? docelowo chciałbym tonę w niej zrobić, ale to jest Czyli dopiero uważasz, że planeta. da się zrobić? Tak. Myślę, że da się, jeśli komuś zdrówko pozwoli, to myślę, że to jest spokojnie do zrobienia. Plan na 2023-2024 po prostu, no. Te do 30, no, z tą trójką z przodu zrobić najpóźniej tą tonę w tej 125. No i marzyło mi się zrobić najpierw w Polsce, później wyjechać na WRPF, dostać zaproszenie, zrobić tam, no ale przez sytuację polityczną, nie wiadomo jak to wszystko będzie wyglądało, żeby po prostu zrobić to też na jakiejś takiej międzynarodowej arenie, no a jednak w tych federacjach powiedzmy zawodowych, nie IPF, no to ten WRPF wydaje mi się, że jest taki najbardziej prestiżowy, zwłaszcza ten taki prawdziwy organizowany w Rosji, nie? Gdzie dostaje się zaproszenie. Taki prawidłowy. No, oczywiście tego ci życzę. No myślę, że gdybyś tą tonę zrobił, no to nie, utarłbyś niektórym nosa. Kamil to nie wiem. Kamil by się chyba nogą przeżegnał. Nie, no pewnie by pogratulował, tak. Trener mówi, że jest w zasięgu, także też wydaje mi się, że po prostu po zeszłym roku zobaczyłem, że naprawdę to jest w zasięgu, chociaż na pewno na początku 2021 w życiu nie myślałem, że uda się takie No wyniki to wykręcić tak. kiedykolwiek. Pewnie jak zaczynałeś, to nie myślałeś, że będziesz miał 300 kg na Do, plecach albo więcej. dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tak to wygląda. Nic, Artur. Dzięki za rozmowę. Oczywiście życzę Ci powodzenia, jak najmniej kontuzji i żebyś no, po prostu robił ten progres i nic obok złego się nie działo, tak? Na pewno się będziemy gdzieś tam widzieć na zawodach, więc jeszcze raz Ci dziękuję. Nie wiem, co chcesz jeszcze na koniec powiedzieć, kogoś pozdrowić? No, myślę, że mogę całą drużynę Potworów Tybory pozdrowić i moją ukochaną dziewczynę Oliwkę, także
Także No. to tyle. I farmy No i lifterów. chciałem jeszcze, i farmę lifterów dokładnie. No i chciałem też jeszcze tak przekazać ogólnie a propos trenowania, że po prostu trzeba tak naprawdę czerpać przyjemność z samego procesu, a nie liczyć tylko na efekty. I to jest moim zdaniem też ważne w zarówno trenowaniu kulturystycznym, jak i trenowaniu trójboju, po prostu mieć przyjemność z samego procesu, a nie patrzeć tylko na sam efekt finalny. Nie? No tak, na siłę i do przodu, bez głowy, tak. Dobra, no to takim akcentem właśnie kończymy. Dzięki, cześć i do zobaczenia. Oczywiście tutaj w odnośniku będzie kontakt do Artura, Instagrama i tak dalej, także Artur też prowadzi treningi personalne, więc wszystko będzie w opisie filmu i też tutaj się wyświetli. Także dziękuję i pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.